W niedzielę w Kielcach rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w bilardzie. W zawodach bierze udział 60 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Wśród nich są m.in. Mieszko Fortuński, Karol Skowerski, Tomasz Kapłan czy Mariusz Skoneczny, a także panie Katarzyna Wesołowska, Oliwia Czupryńska, Izabela Łącka czy Ewa Bąk. Wyniki zawodów zadecydują o kwalifikacji do kadry narodowej oraz do finałów Euro 2019. Przygotowano również nagrodę pieniężną dla zwycięzcy w kategorii mężczyzn. Mecze rozgrywane będą do niedzieli 2 grudnia.